to jeszcze mówię, na te mniejsze kwoty. Nie uderzamy w te większe kwoty, tylko właśnie w te mniejsze. No i właśnie jeszcze powiem o mają politykę CSR, bo to byłoby najlepiej, aby była w tym momencie wpisana, bo z takimi firmami można z różnymi tematami typu woda, sadzenie drzew czy jakieś inne rzeczy można wspólnie razem z nimi taką politykę CSR-ową zrobić. No i teraz, jak pozyskać tych sponsorów? Nie wystarczy znać lub spotkać na swojej drodze milionera lub prezesa dużej firmy. Musisz wiedzieć, jak zrobić z niego sponsora swojego klubu. I tu dlatego jest potrzebna wiedza, jak to robić, kontakty biznesowe, bo to już mi życie pokazało, i też narzędzia biznesowe do tego, żeby wykorzystywać. Możecie oczywiście robić to pojedynczymi spotkaniami i tak dalej. Ja już mówię o tym, że zrobiłem z tego przedsiębiorstwo. To już zrobiłem maszynkę, która powoduje, że jeżeli się tego nauczycie, to już co miesiąc możecie od 1 do 3 do 5 sponsorów pozyskiwać. Dlaczego? Bo ja tak robię. Co miesiąc. I to, jeżeli skoro ja to robię i inne kluby, które ze mną współpracują, tak robią, to znaczy, że tak to działa. No i teraz, kilka słów na temat partnerskich klubów biznesu. Poczekajcie. Kilka słów na temat partnerskich klubów biznesu. Jesteśmy w tylu miastach, nie ma jeszcze do wszystkich tych miast. Wspólnie z klubami, które ze mną współpracują, zorganizowaliśmy ponad 800 spotkań biznesowych, ponad 20 tysięcy firm na nich i ponad 5 tysięcy transakcji odbyło się pomiędzy klubami, które ze mną współpracują. I co rozgłaszają się kolejne kluby z różnych lig, z różnych dyscyplin. I tu już naprawdę nie ma znaczenia właśnie ani liga, ani dyscyplina, ani region, bo sporo Lipinki Łużyckie, które ma 800 mieszkańców, trafił nam się pan prezes i pan prezes w tym B-klasowym klubie w życiu by nie pozyskał nikogo sensownego, ale pan prezes jest przedstawicielem niemieckiej firmy i obsługuje 110 firm strefowych, które mogą kupić wodę dla swoich pracowników. Mogą kupić inne rzeczy i nie dadzą nam normalnie pieniędzy, ale możemy ich zaradzić czymś innym i pozyskać pieniądze. Bo taki jest cel. Pozyskać pieniądze do klubu. No i teraz, jeżeli chodzi o współpracę. W każdy poniedziałek o 9 rano łączymy się. Wszystkie kluby, które ze mną współpracują. Bo znowu, zauważyłem jedną rzecz, że nawet kluby, jak zgłaszały się do mnie, byliśmy na szkoleniach, że tak te kluby potem potrzebują pomocy. No i dlatego stwierdziłem, że lepiej będzie, żebyśmy stworzyli jedną wspólną bazę firm i klubów, które się wzajemnie wspierają, pomagają sobie. I pokażę wam na konkretnym przykładzie z życia, jak szkółeczka z miejscowości 800 mieszkańców zrobiła biznes z czwartoligowym klubem z Podlegnicy i dzięki czemu wpływa na miesięcznie do klubu dzisiaj 10 tysięcy złotych co miesiąc. Gdzie ani jeden, ani drugi w życiu by tego nie pozyskał. Zaraz wam to pokażę. No i teraz, co tydzień, w każdy poniedziałek, 9 rano łączymy się online, czyli na Zoomie, i rozmawiamy, kto u siebie ma jakie firmy i kogo można by gdzieś z kim połączyć, albo słuchajcie, jadę we wtorek do takiej, takiej firmy, ta firma robi to, to i tamto, pytanie, czy ktoś z was z Polski ma dla mnie potencjalny temat. I zobacz, taki gość z takiego klubu, nieważna liga, nieważna dyscyplina, oferty nie trzeba przygotowywać, bo nie ma takiej potrzeby, jadąc już na takie spotkanie, taki gość jest przygotowany, już wie, co ma powiedzieć. Po spotkaniu, następna rzecz, bo na moim szkoleniu mówię, nie sprzedajemy na pierwszym spotkaniu. Pierwsze spotkanie z którym się poznać. Czyli nie mówimy, nie płaczemy, pan da pieniądze na klub, na szkółkę, bo mamy super szkółkę, super dzieci. Czyli nie panujemy na pierwszym spotkaniu, tylko zbieramy informacje, żeby na drugim spotkaniu dopiero, po kontakcie po raz kolejny z koordynatorami ze wszystkich klubów, prezesami z klubów, które ze mną współpracują, przyjechać przygotowanym. Bo jeżeli będę wiedział, że gościa nie interesuje sport po pierwszym spotkaniu, to nie będę mu gadał o sporcie. Jak będę wiedział, że jest przygotowany, jest klubem sportowym, no to będę z nim rozmawiał o duchu sportowym, o reklamie i tak dalej, tak dalej. Wymieniamy się doświadczeniami, omawiamy możliwości biznesowe obecnych sponsorów i firm, które chcemy wspólnie pozyskać, no i też rozmawiamy nad transakcjami, bo też wam powiem o takim przykładzie. Ostatnio dzwoni prezes jednego klubu i mówi, słuchajcie, mam tu u siebie takiego rodzica, będzie budował halę za 50 milionów złotych. I dowiedzieliśmy się, że jest kibicem AC Milan. No to jako organizacja zrobiliśmy wyjazd do Mediolanu, zabraliśmy jego, generalnego wykonawcę, producenta hal, biuro projektowe, hurtownię budowlaną, producenta kostki brukowej, fotowoltaikę, częściowo klubowiczów, częściowo nowe firmy specjalnie zaprosiliśmy. Pojechaliśmy sobie na mecz. Na meczu pierwszego dnia zrobiliśmy tak zwaną sesję networkingową przy kolacji, żeby się ekipa poznała. Dariusz, który budował tą halę, wyczuł temat. Wcześniej nie wiedział o tym, ale na szczęście whisky robi robotę. I spowodowało to, że wyluzował. No i wrócił z tematem, że razem tą halę nasi klubowicze z nim wybudują. Transakcja 50 milionów. Generalny wykonawca nam daje 1% prowizji do klubu jako sponsor. Czyli 0,5 miliona.
W życiu nie pozyskałem żadnego sponsora na pół miliona, żeby dał mi jednorazowo. W życiu. A w ten sposób pozyskałem pół miliona. Dla szkółki, która ma 800 dzieciaczków w miejscowości, 80 dzieciaczków w miejscowości, która ma 800 mieszkańców. W ten sposób ja pozyskuję. Można różne rzeczy mówić tam sobie na ten temat. Ja jestem, jak mój sprzedaż powiedział, ja Ciebie rozliczam za to. Ile pieniędzy przyniesie do klubu? Przypomnę, przyniosłem 3 miliony. Tak naprawdę każdy z Was tu siedzących ma kontakt mniejsze, większe, ale ma. Ja mam swoje, Wy macie swoje. Jak zbudujecie tą bazę rodziców, tych źródeł, które Wam podałem, chodzi o to, żebyśmy wspólnie razem sobie pomagali. I to ani miejscowość, ani liga, ani dyscyplina nie ma znaczenia. Bo możemy, tak jak mówimy na sławnych wypinkach Łużyckich, pokazać Wam, że nawet w wypinek Łużyckich prezes B-klasowego klubu stał się dzisiaj mega wartością, bo jak przyjechał na nasze spotkanie, to od razu niego był gościu od palet, od szkoleń BHP, od wózków widłowych, od transportu i od ochrony. Bo chcieli z nim pogadać, jak wykorzystać jego kontakty biznesowe. I nagle się okazało, że po moim szkoleniu otworzyły mu się całkowicie oczy i zaczął inaczej patrzeć na firmy. Nie na czasową bandę, tylko właśnie w kwestii zupełnie podejścia biznesowego. No i teraz, przykład, jak to się wydarzyło. Znowu, wrócę do małej miejscowości, przykład życia. Przyjeżdża rodzic młody na trening. Młody idzie grać w piłeczkę, prezes do tej pory szedł na pandę, albo no wie pan, tutaj pana reklamę na koszulkę zrobiłem, wszystko sobie pan koszulki, albo no wie pan, paliwo by nam pan opłacił na wyjazd. No bo w takiej mniejszej szkółka publika tak najczęściej to jest. Po moim szkoleniu ten prezes podszedł do tego rodzica i mówi, wie pan co, a co tak w ogóle pan robi? Czym się pan zajmuje? Czemu pan poszukuje? Co jest u pana największym kosztem w firmie? A ten gość nagle patrzy. Nie ten sam prezes. Do tej pory mnie prosił o pieniądze, a nagle się okazuje, że on zaczyna ze mną inaczej rozmawiać. No i ten mu powiedział, że produkuje smoothie i szuka według sieci marketów, stacji paliw, szkół czy szkoły. W poniedziałek, przypomnę, łączymy się wszystkie kluby. To jest klub spod Włocławka. Odzywa się Mewa Kornice, czwarta liga spod Legnicy. Wiceprezes klubu mówi, ty, ja jestem zakupowcem w Intermarsze. Wyślij mi te próby. No i wysłał. Intermarsze zaczęło zamawiać 50 tysięcy butelek razy 20 groszy i mamy co miesiąc do próby 10 tysięcy. Gdzie tu ekwiwalent reklamowy? Gdzie budowanie świadomości marki? I po co zresztą? Potrzebna jest kasa do próby, nie? Następne połączenie tydzień później odzywa się Hutnik Kraków. Wstaje wiceprezes i mówi, słuchajcie, bo wiesz co? U nas będzie teraz robił taki dzieciak, którego ojciec jest wiceprezesem w Żabce. Tydzień później Szczecin się odzywa, że Polo Market, bo też jakiś młody przyszedł do klubu i tata jest wiceprezesem Polo Market. Także tu wam tylko pokazuję, jak można pozyskać pieniądze, nikogo się nie proszą te pieniądze. Trzeba tylko inne pytania zadawać. I o czym innym rozmawiać? O tym, co interesuje przedsiębiorcę, a nie, że chcecie wciskać mu coś, czego on nie chce i co mu nic nie da. Przypomnę, jeden z rodziców mi powiedział, że woli pojechać na wakacje i dasz pieniądze na klub. Zgodzę się z nim, chociaż serce mnie boli, bo mój dziadek też grał w piłkę, mój tata grał w piłkę, ja też grałem w piłkę. Niestety mój syn gra w PlayStation, z czego ubolewam, ale mam nadzieję, że wnuki będą grały też w piłkę. Tak więc wracając do tematu. Dzielimy to pomiędzy klubami. Klub z Włocławka, my w okolice, tyle mi zostaje w PKB. Ja to wszystko rozliczam, wszystko jest na faktury i w ten sposób mój problem rozwiązany, jeżeli chodzi o rozliczenie gotówki. Co jeszcze robimy jako partnerski klub biznesu? Cykliczne spotkania biznesowe, w których Wy i Wasi przedsiębiorcy mogą brać udział. Jeżeli chcecie na żywo zobaczyć, jak co miesiąc pozyskiwać od 1 do 5 sponsorów, zapraszam w przyszłym tygodniu do Siarki Tarnobrzeg, albo do Wisły Puławy, albo do Krosna, bo tam akurat mamy spotkania. 25-26. Możecie sobie na żywo zobaczyć. Zapraszam na naszą stronę, bo tam jest kalendarz wszystkich naszych spotkań i klubów sportowych, żebyście sobie na żywo zobaczyli. Nie będę o wszystkich szczegółowo opowiadał, podam tylko tu przykład jeden. Mamy grupę na Facebooku. I są wszyscy nasi klubowicze i Wy na przykład też będziecie mogli dać swoje firmy, swoich obecnych sponsorów i rodziców. Po co? Bo spod Legnicy jeden rodzic rzucił informację, że ma grunt na sprzedaż. Gościu z Wisły Kraków to zobaczył, że taki grunt jest w strefie legnickiej i dzisiaj tam stoi fabryka recyklingu wybudowana i zaprojektowana przez klubowicza. Transakcja 20 milionów, 1% to nam do klubu. 200 tysięcy złotych. Głupia grupa na Facebooku. Tu na przykład mamy grupę, jakbyście mieli w swoich regionach, w swoich miasteczkach, też specyficznych, producentów rowerów, tekstyliów, bielizny, suplementów. Coś, co by chcieli sprzedawać online'owo na całym świecie, a tego nie robią jeszcze.
no to my chętnie za nich to zrobimy i kolejny procencik wam wpłynie do klubu. Czyli zobaczcie, dzwonicie do firmy, nie mówicie, że jesteście z klubu sportowego, bo was sławią, tylko dzwonicie i mówicie, słuchaj, panie prezesie, czy szuka pan nowych rynków zbytu poza granicami Polski? Od razu się z nami mówi. No i wtedy pokażecie było rozwiązanie, że możemy pomóc sprzedawać jego produkty również poza granicami Polski. I jeden procencik, dwa, zależności od sytuacji, od każdej sprzedaży wam wpłynie. Ostatnie 10 lat 300 milionów złotych. Dlatego warto się rozejrzeć. Jak będziecie do domu się wracać, to popatrzcie, jakie firmy są u was w waszym regionie i zacznijcie inaczej na te firmy patrzeć. Porobiliśmy też grupy. Mamy podzielonych naszych członków na grupy. Mamy grupę nieruchomości dla tych, co się interesują nieruchomościami. Bo może macie w swoim gronie sponsorów, którzy się mogą interesować nieruchomościami. Kupno, sprzedaż i tak dalej. Mniejsze grunty, większe grunty. Mamy grupę od stref ekonomicznych. Czyli na przykład, jeżeli macie firmy u siebie produkcyjne, czy firmy, przepraszam, transportowe, ochroniarskie, które szukają do stref ekonomicznych, no to zrobiliśmy grupę, gdzie online też się łączymy. W całej Polski chętnie przyjmiemy kolejne firmy. Mamy grupę inwestycyjno-budowlaną, gdzie sponsorzy, na przykład Wisły, Puławy, Siarki, Tarnobrzeg, też się z nami łączą i biorą w tym udział, bo też szukają tematów pod inwestycje, pod budowę. Zobaczcie, my stworzyliśmy narzędzie dla tych ludzi, którzy chętnie wtedy dadzą pieniądze, jeżeli coś z tego będą mieli. Jest też grupa dla pań, no i mamy grupę finansową, czyli ci, co chcą inwestować na giełdzie, chcą płacić mniejsze podatki, chcą się edukować w tej kwestii, no to taką grupę też stworzyliśmy. No i teraz wam pokażę przykład. Pozyskałem Toyotę do Miedzi Legnica jeszcze wtedy na ekwiwalent reklamowy, bo tłumaczyłem dyrektorowi salonu, że 158 milionów ekwiwalent, że reklama na koszulkach, na bandach, na stronie internetowej, specjalnej pod zrobiliśmy dużym rabatem tylko i wyłącznie za kibiców Miedzi. Sprzedał się jeden samochód przez cały rok. Dzięki temu, że robiliśmy spotkania biznesowe dla przedsiębiorców cyklicznie, w zeszłym roku sprzedaliśmy około za 23 miliony złotych, z czego dostaliśmy 1% prowizji. Mam spotkanie z dyrektorem salonu, on mi mówi, słuchaj, a po co mi ta reklama w ogóle na tym stadionie? Pierwszy oligowy klub piłki nożnej, 5 tysięcy ludzi na trybunach, telewizja Polska to reprezentuje. No i teraz znowu pytanie. Jaki jest cel? Bo cel jest pozyskać pieniądze do klubu. Nieważne jak, ważne, żeby było skuteczne. Mi życie pokazało, że tylko w ten sposób jest to skuteczne. Także to są nasze przykładowe transakcje z zeszłego roku. No i też pomogliśmy jednej fundacji wspólnymi działaniami. No i też, jak widzicie, niemało tych pieniędzy udało się pozyskać. Jeżeli chcecie na bieżąco być z naszym projektem, zapraszam do polubienia nas na Facebooku, na naszym fanpage'u, czy na naszej stronie internetowej jest kalendarz. Zresztą to też publikujemy i czy na LinkedInie, czy na Facebooku. Terminy spotkań, miejsca spotkań. Chcecie na żywo przyjechać? Zapraszam. Były już kluby Ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi. Dzwonią kluby z różnych krajów na świecie, bo okazuje się, że ten sam problem jest również w innych krajach. To nie tylko Polska. To samo mam dzisiaj ze Szkocji, z Anglii, z Irlandii, ze Szwecji, w Czechach, czy na przykład teraz też w Niemczech pojawiają się te same problemy. To nie tylko Polska. Oni mają tak samo problem jak wy z pozyskiwaniem sponsorów. Także moi drodzy, ja dziękuję. Nie wiem, czy nie przekroczyłem czasu. Troszeczkę. Nie.